Fuzja PKN Orlen i Grupy Lotos jest konieczna z punktu widzenia obu firm i ich klientów, a także polskiej gospodarki. Realizujemy ten proces zgodnie z planem, powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Obajtek podkreślił, że budowa jednego silnego koncernu multienergetycznego oraz rozwijanie współpracy z największym na świecie producentem ropy naftowej i globalnym liderem branży petrochemicznej umożliwią realizację inwestycji zapewniających niezależność surowcową i bezpieczeństwo energetyczne Polski, a co za tym idzie stabilność na rynku paliw i energii. Zdaniem Obajtka proces ten jest konieczny z punktu widzenia obu firm i ich klientów, a także polskiej gospodarki. Oczekujemy, że Komisja Europejska wkrótce wyda pozytywną decyzję w tej sprawie. Budowa silnego koncernu multienergetycznego to dziś standard w Europie. Tak działają najwięksi gracze na rynku i my chcemy być wśród nich, powiedział Obajtek. Fuzja gwarantuje nam wejście do pierwszej ligi europejskich firm paliwowo-energetycznych. Staniemy się ważniejszym partnerem biznesowym z mocniejszą pozycją w negocjacjach handlowych. To ważne szczególnie teraz, gdy priorytetem staje się budowa nowych, stabilnych źródeł energii i zaspokajanie rosnącego popytu na paliwa. Skutecznie odpowiadamy na te wyzwania, a nasze działania zapewnią długofalową stabilizację cen na rynku, ocenił prezes PKN Orlen. Główny Urząd Statystyczny podał statystyki rynku filmowego za rok 2021. W roku 2021 kina w Polsce sprzedały 27 464 839 biletów. To 8 milionów więcej niż w roku 2020, ale jednocześnie aż o ponad 32 milionów mniej niż przed pandemią, czyli w 2019 roku. W XXI wieku mniej niż 30 milionów biletów sprzedano tylko w latach 2001, 2003 i w roku 2005. Największy procentowy wzrost liczby widzów w stosunku do roku 2020 odnotowano w województwie opolskim. Jednocześnie w tym samym województwie najbardziej wzrosła liczba seansów. Związane to było z otwarciem nowego multiplexu w Opolu. Najmniejszy wzrost sprzedaży biletów miało Świętokrzyskie. Było to drugie obok opolskiego województwo, gdzie procentowy wzrost liczby seansów był większy niż wzrost liczby widzów. Parlament Europejski opowiedział się za zmianą norm emisji CO2 i wprowadzeniem zerowej emisji dla nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych w 2035 roku. To część pakietu Fit for 55. W głosowaniu na sesji plenarnej w Strasburgu europosłowie przyjęli stanowisko w sprawie proponowanych przepisów dotyczących zmiany norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych. Za zagłosowała 339 europosłów, 249 było przeciw, 24 wstrzymało się od głosu. W przyjętym tekście, który stanowi stanowisko Parlamentu Europejskiego na negocjacje z państwami członkowskimi, europosłowie popierają propozycję Komisji Europejskiej, aby do 2035 roku osiągnąć zeroemisyjną mobilność na drogach. Cel dla całej floty Unii Europejskiej, aby zmniejszyć emisje wytwarzane przez nowe samochody osobowe i lekkie pojazdy dostawcze o 100% w porównaniu z 2021 rokiem. Pośredni cel redukcji emisji do roku 2030 zostałby ustalony na poziomie 55% dla samochodów osobowych i 50% dla samochodów dostawczych. Pośrednie skutki wojny na Ukrainie spowodowały już znaczny wzrost kosztów utrzymania, których nie uniknie żaden kraj, ani lokalna społeczność, powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Dodał, że wojna powoduje kryzys światowy w trzech dziedzinach – bezpieczeństwa żywnościowego, energii i finansów. Jak informuje agencja Ukrinform, Guterres wypowiadał się na konferencji prasowej poświęconej prezentacji raportu o skutkach rosyjskiej agresji na Ukrainę. Oświadczył, że wszystkie kraje powinny działać teraz, aby chronić istnienia ludzkie i poziom życia. Po trzech miesiącach od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę stanęliśmy w obliczu nowej rzeczywistości. Dla tych w rejonie konfliktu każdy dzień przynosi nowy rozlew krwi i cierpienia, a dla ludzi na całym świecie, w połączeniu z innymi kryzysami, wojna grozi spowodowaniem bezprecedensowej fali głodu i ubóstwa, która pociągnie za sobą chaos gospodarczy, powiedział Guterres. Wskazał, że wojna potęguje konsekwencje innych kryzysów, z którymi borykają się kraje świata: kryzysem klimatycznym, pandemią COVID-19 i nierównością w dostępie do zasobów. Wartość eksportu z Chin wzrosła w maju o 16,9% rok do roku, znacznie przebijając prognozę analityków. Po raz pierwszy od trzech miesięcy podniosła się również wartość importu do Chińskiej Republiki Ludowej, podała agencja Reutera, wiążąc to ze złagodzeniem lockdownu w Szanghaju. Reuters ocenia niespodziewanie dobre wyniki handlu zagranicznego Chin jako pozytywny znak dla drugiej pod względem wielkości gospodarki świata. Perspektywy wciąż komplikuje jednak wojna na Ukrainie, wzrost cen materiałów i stóp procentowych w USA i Europie. Te same czynniki wywołują obawy o globalną recesję.
O 35% wzrosły koszty produkcji wina we Włoszech z powodu podwyżek cen energii i wojny na Ukrainie, poinformował Krajowy Związek Rolników. Jak podkreślono w przedstawionej analizie, podwyżkami tymi obciążeni zostali producenci wina. Rolniczy Związek Coldiretti ogłosił, że producenci wina muszą płacić o 30% więcej niż przed rokiem za szklane butelki i o 20% za korki oraz za nakładki z drutu do win musujących. O 35-45% zdrożały etykietki i kartony. Wzrosły też koszty transportu o 1/4 w porównaniu z 2021 rokiem. Organizacja rolników odnotowała, że przy tak znacznych podwyżkach samo wino zdrożało w handlu w ciągu ostatniego roku o 2,5%, co oznacza, że to producenci ponoszą konsekwencje wzrostu cen.